Uwaga, drugi test. O. A co to się stało? Dobra, robimy sobie test. A w sumie trzy testy zrobimy. Czyli tak, test udźwigu, test osi i trzeci test, test doładowania. Dzień dobry. Żarty się kończą. Kończymy Ursusa. Przepraszam za tą prowizorę. To tak na pewno nie będzie, tak na pewno nie zostawię, ale tak druciarsko, no co zrobiłem? Dolot do sprężarki, wykorzystałem takie kolanko hydrauliczne, czyli ciągnie powietrze. Jeszcze zobaczymy, czy będzie tutaj filtr mokry, czy suchy. Jeżeli ja bym miał się sam osobiście odnieść do komentarzy, że to może olej wyssać, może przy jakiejś dobrej turbinie tak, ale ten kompresor aż tak nie wyciągnie tego oleju, aczkolwiek na pewno suchy jest na pewno dokładniejszy. Może tak, może nie. Ja wam też powiem. Ten traktor on i tak nie będzie, nie wiadomo gdzie pracował. Naprawdę jest używany hobbystycznie i sporadycznie. I będzie robił zapylenie. Nieraz pojadę gdzieś tam na wiochę i w pole nim pojedziemy. To ja nie mówię, że nie. Ale czy to ma aż taki wpływ na to jego używanie? Tyle co on jest używany. Powiem wam tak. Tyle co on jest używany, to bez filtra by chodził. No dobra, to tyle, ale wiecie co? Dobra, żarty żartami. Ale jeżeli miałby być tu filtr suchy, to tylko dlatego, żeby zmieścić tu intercooler. Bo będzie intercooler. Dopasujemy, zrobimy sobie tutaj te rurki, weźmiemy metalowe, kolanka silikonowe, będzie intercooler. I wtedy będziemy mieli takie dokładne pomiary. Teraz jest to w miarę szczelne. Także dzisiaj co? Dzisiaj na tym robimy próbę generalną. Montujemy Bost Bar, czyli to urządzonko. Sprawdzamy jakie ciśnienie. I ten. Dobra, bo za dużo gada. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czemu w tych wszystkich instrukcjach nie ma języka polskiego? Kurna! Wszystkie języki świata są. Ruskie, czeskie, ukraińskie. Nie wiadomo jakie. A polskiego nie ma. Czyli co? Ja to mówię tak, kolorowe z kolorowymi łączymy i czarny z czarnym, to będzie masa i podłączamy minus, plus i to musi chodzić. Montujemy to gdzieś tutaj, o. Dobre miejsce. Proszę bardzo, zamontowany, zamontowany. Zobaczcie jak elegancko. Śrubki wyprowadzone. W zbiornik chyba się nie wierciłem. Także będzie spoko. Teraz nam została podłączenie elektroniki. Czyli to jest ten zegar, znaczy ten zegar. To jest czujnik ciśnienia, który podłączymy. O, tu jest wolne nawet miejsce po wsporniku. To damy tu na śrubeczkę, przewodzik się dociągnie, tytrytkami się złączy. Przewód od wspomagania się wykorzysta jako zasilanie. To tylko jeszcze chwilka. Dobra, podłączam dalej. Dobra, mniej więcej podłączone. Wyszło mi to bardzo profesjonalnie, a sam jestem w szoku. Normalnie robota to mi sama mi coraz lepiej wychodzi. Bezpiecznik daje 5. Najmniejszy jaki mam. Działa! A co tu prąd był włączony? Działa! Zaraz zrobimy próbę. Ile wskazuje? Wiecie najbardziej czego się obawiam? Oby nie, bym się starał. To jak to mówią, prowizorka to jest najtrwalsza rzecz. Żeby to tak nie zostało. Dlatego nie, raczej nie.
ale żeby po prostu nie było tu więcej prowizorek, to muszę poprawiać to coś, co nie zrobiłem od razu, czyli te wszystkie węże hydrauliczne, które były tu założone razem z tą osią. Ja ich nie skręciłem jeszcze, dlatego uczynię to jakoś krótsze, to zanim to wyjadę, bo wiecie jak to jest. Już wyjadę, to już będzie po ptokach. O, tu pochować. Tam, 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 tam. No i jakoś to, żeby to miało ręce i nogi. Opaseczkami. Jedne krótszymi, drugie dłuższymi. I jakoś to wyjdzie. A im bardziej, czy to kable, czy to węże, uszczygnimy, że to nie będzie drżało, tym jest mniejsza szansa, że mniejsza szansa, czy inaczej, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że te wężyki czy kable się poprzecierają. Dobra, kilkanaście tytrytek założonych. Podejrzewam, że jak tura podczepię, jeszcze tam dojdą jeszcze te kable od tura, to tych tytrytek pewnie się o kilkanaście się zwiększy. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że traktor trzyma się dzięki tytrytkom. Dobra, podłączyłem światełka, sygnał. Sygnał jest. Światełka krótkie. Krótkie są. Powiedzcie mi, o co chodzi z tą kontrolką, bo zobaczcie. U mnie tak jest, nie wiem czy to widać na kamerze, może ja tak ściemnię, że na krótkich tak ta kontrolka świeci słabo, a na długich mocniej. Nie ma tak, że ona po prostu tylko świeci na długich, tylko na krótkich słabo i na długich moc. Tak normalnie. To jest wina po prostu jakiegoś, nie wiem, prymitywnego rozwiązania instalacji elektrycznej, czy to po prostu wina żarówek? Wiecie co ja jeszcze zrobię, zanim zrobimy próbę? Spróbuję tu włożyć żarówkę, bo tu są takie te żarówki, wiecie, oryginalne, takie te balonowe. A spróbujemy włożyć żarówki te H4. Bo zawsze chciałem sprawdzić, bo H4 żarówki to będą pasowały i rozwiążą problem tej kontroleczki. Czy nie lepiej będą świeciły? No bo tu są te takie, wiecie, tradycyjne, okrągłe, oryginalne. Może te żarówki są gorsze. Ciekawe, czy takie by nie pasowały. Prawdziwe H4. O. No. Pasują. Zamontuję tu i tu i zobaczymy, czy to coś zmieni z tą kontrolką i czy lepiej będą świeciły. Te może ciutkę lepiej świecą i troszeczkę mniej ta kontrolka żarzy. Minimalnie teraz. O, teraz na długich to widać. Ale też. Czyli to nie jest wina żarówek, aczkolwiek te żarówki może tak ciężko za dnia, ale może ciutkę lepiej świecą. Dobra, niech będą H4 zamiast tych. Chyba bo waty. Chyba waty mają podobne, bo te ile. Przecież nie. H4 chyba są mocniejsze. Dlatego lepiej świecą. O, tak, bo to są 90 W, 100 na 90, dlatego mocniej świecą. O, widział pan? Dobra, co tu mi jeszcze zostało, żeby to tak było w miarę ok? Posprzątać w kabinie i wyjeżdżamy. Dobra, mniej więcej jest poskręcany, tak powinno być. Ja podczepiam tura, w tym czasie traktor się rozgrzeje i dajemy mu wodę. Wiecie co? I sprawdzamy, jakie ma ciśnienie. Uwaga, drugi test. O. A co to się stało? I potestowane. Kurde, paliwa brakło. By to piernik. Oj Boże kochany, nie ma paliwa. Testu nie będzie. Jutro. Dobra, robimy sobie test. A w sumie trzy testy zrobimy. Czyli tak, test u dźwigu.
test osi i trzeci test, test doładowania. Po kolei. Zaczniemy od testu udźwigu. Tu jest obciążnik, który waży około 700 kg plus paleta, czyli mamy około tutaj 720 kg plus zawleczka. Dobra, zawleczkę zrzucimy i zobaczymy, jak to drygnie. 700 kg to już na taki tur to jest sporo, wam powiem. Dobra, dołożyłem mu 100 kg, czyli tu mamy ponad 800 kg. Ponad 800 kg, dołożyłem parę worków cementu. Bardziej się boję, że potę koła, no ale zobaczymy. Dobra, to palimy, robimy test udźwigu. Tu mamy wskazóweczkę tak troszeczkę poniżej zera. I teraz jest takie moje pytanie, czy ten cyferblat jest troszeczkę tak przykręcony i teraz tak, tą wartość, co jest poniżej zera, to dodajemy później do wartości wskazanej na plusie, czy to tak ma być? Załóżmy, jest tutaj 0, teraz nam pokazuje minus pół bara, to później po prostu tak moje, tak mi się wydaje, że później trzeba dodać, jak będzie 3, to będzie 3, znaczy, że jest 3,5. no gdzieś po prostu nie jest to jakoś tak wypośrodkowane. Dobra, palimy. Na wolnych obrotach jest 0. Ale to już wiadomo, normalne. Dobra, robimy co? Na wolnych obrotach próba udźwigu. Bez żadnego ale. Na wolnych obrotach 800 kg nie stanowi żadnego problemu. Także test siły podnoszenia, czyli nowa pompa. O, to prawie tapy gdzieś. Czyli test podnoszenia jest zdany. I ten. To teraz co robimy? Zobaczymy, jak się manewruje. Powiem wam, że bez wspomagania to by trzeba było się nogami zapierać. Na wspomaganiu elektrycznym było to lżej, ale auto musiało być, no auto, traktor musiał być w ruchu. A zobaczmy, jak to jest na wspomaganiu hydraulicznym. Nie ma żadnego problemu. Jak będziemy mieli ciężar przodu podniesiony na tyłach, a z tyłu klocek, to też jak gdyby jest inaczej, bo teraz cały ciężar jest na przedniej osi. Praktycznie cały ciężar ciągnika i to, co jest na tyłze, jest na przedniej osi. Test na plus. No i teraz to, na co wszyscy czekają, ile ma do ładowania. Uwaga!
jeżeli biorąc pod uwagę tę wartość, która była na początku, czyli ten minus pół atmosfery, teraz pokazuje tak pod 4, znaczy nie całe 4, tak ponad 3, czyli mamy gdzieś doładowanie rzędu 0,4 bara, czyli jest sukces, daje rady do 0,4 bara. Aczkolwiek kusi mnie, żeby jeszcze podkręcić. Dajcie znać w komentarzu, czy dajemy sobie spokój, czy jeszcze podkręcamy, bo jeszcze delikatnie większe koło tu się wciśnie, ale chyba, że wiecie co? Chyba, że dać sobie spokój i faktycznie pozmieniać tutaj te węże i te kolanka silikonowe, nie na tą taśmę izolacyjną i może będzie wtedy ok, co? Czyli co, zamawiamy kolanka, zamawiamy rureczki, zamawiamy intercooler i może zostawimy to tak jak jest. Także 3 testy zaliczone na plus. Dziękuję bardzo. Na razie, cześć. Jest hopok. Jest garaż. Jest szpachel. Pierwsza warstwa. Zaczyna się robić fajnie. I tu szpachel, pierwsza warstwa. Będzie dobrze. A dzisiaj co? Dzisiaj załadunek kamieni. Wywozimy kamienie, robimy porządek na podwórku. Wiecie co? Kultura pracy jest teraz elegancka. Zobaczcie. Łyżka kamieni i naprawdę bardzo fajnie się kręci. O. Normalnie miodzio. No to mi Hawaj tyle tutaj ucieka. Jutro transport z kamieniami i z ziemią.